Kto tam? Ateista. Nie wiesz. Jak Boga kocha. O, na różańczyku się pan modli? Tak, odmawiam dziesiątkę różańca. Proszę pana, takie rzeczy, co pan się modli, to ja w ogóle nie wierzę. A to dlaczego? Proszę pana, ostatnio czytałem taką jedną, bardzo fajną, mądrą książkę o ateizmie. I muszę panu powiedzieć, że naprawdę Boga nie ma. Bardzo ciekawe, co pan mówi. A skąd ma pan tę książkę? Dostałem na gwiazdkę. Jezus mówi nam, że najważniejsze w życiu to czynienie dobra. No nie mogę, co za głupoty. Za rok, jak skończę 18 lat, to przepiszę się na etykę. Według Platona celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. No, i to jest mądra wypowiedź. Nie to, co na religii. Jak można w ogóle wierzyć w takie głupoty? Że jakiś Jezus, że umarł za grzechy, że zmartwychwstał. To jakieś brednie. To nie są brednie, to prawda. O rany! Muszę zagrać Totka. A to dlaczego? Proszę pana, w horoskopie dziś napisali, że to mój szczęśliwy dzień. Do widzenia panu. Do widzenia. Kto tu wierzy w brednie? Siema Robal. Siema Komar. Jak tam? Przeczytałeś tą książkę o ateizmie, którą ci pożyczyłem? Przeczytałem, mówię ci, super ona jest. Cieszę się, że jestem osobą niewierzącą. No i o to chodzi. To jak, idziemy w piątek na browara? W piątek? Nie mogę, mam bierzmowanie. Co? Bierzmowanie? Ty? No wiesz jak to jest, jak kiedyś poznam jakąś fajną laskę, będę chciał się z nią kajtnąć, taki ślub kościelny to fajna sprawa. Dzieci sypiące kwiaty, biała suknia, organista gra marsz Mendelsona, pięknie to wygląda. Wiesz, w sumie jak byłem w twoim wieku, to też wziąłem bierzmowanie, ślub kościelny, ale w Boga to nie wierzę. Nie, ja też nie wierzę, skąd? Proszę, proszę, niech pan spojrzy. Biskup kupił sobie nowe Audi A6. Takie to ubóstwo w kościele. Dobra, dobra, niech pan lepiej spojrzy tutaj. Pewien burmistrz kupił sobie nowego Mercedesa, a w tej miejscowości bieda szpisy. W każdej społeczności zdarza się jakaś czarna owca. Oj tam. Skąd pan wie, że to z publicznych pieniędzy? Może jest przedsiębiorczy i stać go. To niech ma. To tak samo jest wśród księży. O nie, nie, proszę pana. Księża nie są przedsiębiorczy, tylko pazerni na kasę. Wszyscy, bez wyjątku. Czy aby na pewno? Sprawdźmy, co grałem w tej telewizji dzisiaj. Pasja? A, ten film o tym Jezusie, co umiera za grzechy ludzi, za ich zbawienie. Że chrześcijanie wierzą w takie bajki, jeszcze świętują Wielkanoc z tego powodu. Niemożliwe. Oho, za dzień 12 muszę wychodzić, bo się spóźnię. Nie zdążyłbym na święcenie pokarmów.